Witam, Marcin Biskup, trener MRKS Czechowice. No jesteśmy w tej chwili po 5 meczach, takich, które rozpoczęły rozgrywki ligowe. Były to ciężkie mecze, ten terminarz tak się ułożył, że trafiliśmy na przeciwników, którzy no wiemy, że są bardzo groźni i że w tej lidze będą się liczyli, natomiast te wyniki no ułożyły się nam znakomicie, wygraliśmy wszystkie 5 meczy, także nastroje są bardzo bojowe i z niecierpliwością czekamy na kolejne pojedynki. Jesteśmy w tej chwili po zwycięstwach, także przede wszystkim te zwycięstwa musimy przyjąć z taką należytą pokorą. W piłce nożnej jest coś takiego, że trzeba jakby o każdy mecz walczyć, tak? Nie ma takich słabeuszy. Nawet sobie w szatni się mówiliśmy, że przykład meczu Francja-Luksemburg, gdzie było 0-0 z ostatnich eliminacji, gdzie Francuzi wcześniej kilka dni wygrali z Holendrami 4-0, pokazuje, że nie można jakby punktów rozdawać przed meczem. Wiadomo, że drużyna z Wilkowic będzie szukała tych pierwszych punktów, natomiast my musimy wszystko zrobić, żeby tą odpowiednim podejściem do meczu no nie zawieść oczekiwań wszystkim własnych i kibiców i wygrać w niedzielę. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Wszystko jest w jak najlepszym porządku i oby tak dalej. Myślę, że w bardzo wysokiej formie podchodzimy do kolejnego meczu, jak najbardziej nie lekceważąc przeciwnika mimo pozycji w tabeli. Każdy może dać siebie zawsze jeszcze więcej i mam nadzieję, że ta forma będzie z każdym meczem rosła. Myślę, że wszyscy teraz mamy dobre momenty, dobrze gramy, dobrze funkcjonujemy razem w drużynie, rozumiemy się. Dlatego to się przekłada na wygrane mecze, na punkty. No wiadomo, że przed tym meczem byliśmy faworytem, tak, ale był to mecz, który z gatunku tych, które no należy wygrać i wiadomo było, że chcielibyśmy to zrobić w taki sposób w miarę spokojny. Na początku meczu udało nam się ustawić ten wynik, strzeliliśmy szybko bramkę, później dodaliśmy następne, także już do przerwy myślę, że ten wynik był dla nas bardzo korzystny. Na tle tego przeciwnika też jeszcze nam kilka mankamentów wyszło, musimy nad nimi sobie popracować. Natomiast jeżeli chodzi o przeciwnika, no to drużyna, która no, nastawiła się tutaj na grę w obronie i widać było nawet w końcówce meczu, kiedy wysoko przegrywała, że jednak w tej obronie gdzieś tam do końca próbowali grać jakby no, tak nisko przy swojej bramce. Wrażenia po meczu bardzo dobre. Dobrze, że nie zlekceważyliśmy rywala, tylko podeszliśmy do tego jak do każdego z ostatnich 5 spotkań, gdzie graliśmy z teoretycznie silniejszymi rywalami.